Carbonia, 21 maja 2023 roku. Wzgórze Dobrego Pasterza, z powodu waszej pychy przejdziecie przez wielki ucisk. Bijcie się w piersi. Och, wy wszyscy, którzy jesteście w grzechu, okażcie mi miłosierdzie. Och, ludzie, niech będzie w was pokuta. Pokorni oddajcie mi pokłon i proście o moje przebaczenie. Ja jestem tym, który może wszystko. W moim wielkim miłosierdziu będę działał na tych, którzy ze skruszonym sercem poproszą mnie o przebaczenie. Moje dzieci, to wy musicie do mnie powrócić. Zawsze jestem gotów wam przebaczyć. Oczyśćcie się, aby wasz Stwórca Bóg mógł ponownie was przygarnąć i dać wam z siebie. Ta ludzkość będzie żałować, że nie przyjęła moich nauk i wezwań do nawrócenia. Pycha ludzka upadnie, gdy stanie w obliczu śmierci. Och, ludzie, beze mnie nic nie możecie uczynić. To ja was stworzyłem i tylko we mnie będziecie zbawieni. Wyjdźcie ze swoich niegodziwości, ludzie, rozejrzyjcie się wokół siebie. Biczujcie się własnymi rękoma. Wierzyliście, że jesteście godni tworzenia, ale nie jesteście Bogiem. Stworzyłem was, abyście byli na mój obraz i podobieństwo, ale swoją odmową zawiedliście. Twierdziliście, że zajmiecie moje miejsce, a to nigdy nie będzie możliwe. Tylko ja jestem. Moje dzieci, och wy, którzy walczycie ze mną. Wiedzcie, że nic dobrego nie uda wam się osiągnąć. Przez szatana zawiedliście w swoim wyborze. Nadal się mylicie. Wasze błędy powrócą, by was prześladować. Oddalenie się ode mnie, nieposłuszeństwo wobec mnie, waszego Boga Stwórcy, doprowadzi was do bycia nagimi. Stracicie wszystko, moje dzieci. Z powodu waszej pychy przejdziecie przez wielki ucisk. Tam zostaniecie wykuci, jak złoto w tyglu. Uczynię was nowymi. Sprawię, że zrozumiecie, że tylko ja jestem Bogiem i że należycie do mnie, ponieważ stworzyłem was dla siebie. Zegnijcie kolana teraz, nie zwlekajcie. Czarny księżyc nie wróży nic dobrego. Zamieszanie trwa. Ta planeta ucierpiała z powodu waszego złego traktowania. Zatruliście ziemię, wodę i powietrze. Teraz będziecie mieli tylko rachunek za całe to zło. Kiedy znajdziecie się w sytuacji, w której nie macie ani jedzenia, ani wody, kiedy powietrze stanie się nienadające do oddychania, kiedy wszystko jest już zatrute, co zrobicie, jak przeżyjecie, czy pomyśleliście o tym? Syntetyczna żywność, którą tworzy człowiek, jest zabójczym pokarmem. Wasze ciało nie będzie odżywione i zginie. Moje dzieci, nadszedł czas, aby szeroko otworzyć oczy i dokonać rozeznania. Nie bądźcie marionetkami w rękach przeklętego lalkarza. Nie dajcie się powalić jak kręgle. Odzyskajcie swoje życie. Powiedz stop tej brudnej grze diabła. Wyrzeknijcie się szatana. Wyrzeknijcie się wszystkich jego pokus. Czekam na was, skruszonych, na nowo, zdolnych pokierować swoim życiem. Amen.